Dzień dobry, szczęść Boże. Witam na dominikańskim internecie, na dominikanie.pl, gdzie zamieszczam filmy, rozmowy z Ukrainy. Ukrainy, która w ostatnim czasie doznaje rosyjskiej agresji, z Ukrainy dominikańskiej, bo jeżdżę po dominikańskich klasztorach i rozmawiam z moimi braćmi. A jeśli nie mieliśmy okazji się spotkać, to nazywam się Paweł Kozacki i jestem dominikaninem. A moim dzisiejszym rozmówcą jest ojciec Igor Saliszczew, mój współbrat z Chmielnickiego aktualnie, który niedawno, w tym roku, kilka miesięcy temu przyjął święcenia kapłańskie w Fastowie, no i pracuje teraz w Chmielnickim. Igorze, zacznę od tego, że w momencie, gdy wybuchła wojna, a właściwie gdy jakby zaogniła się 24 lutego, ty zgłosiłeś się do prowincjała, że chcesz natychmiast wyjeżdżać na Ukrainę. Czym to było spowodowane? Przecież miałeś jeszcze do dokończenia studia, prawdopodobne było przyjęcie święceń w Krakowie, a jednak zdecydowałeś się na powrót na Ukrainę. No, wszystko było nie dokładnie tak, jak ojciec mówi, ponieważ 24 lutego, kiedy zaczęła się wojna, byłem w Czerny na rekolekcjach przed prezbiteratem. Poprosiłem się o rekolekcję wcześniej, ponieważ zamierzałem jechać i przyjmować święcenie już będąc na Ukrainie, ponieważ chciałem, żeby więcej moich znajomych z Ukrainy mogło przyjechać na moje święcenie. I zaczęła się wojna, a miałem wyjeżdżać 3 marca, czyli za tydzień. Od razu zrozumiałem, że chyba ten ojciec, który miał jechać do Polski w tym czasie, nie pojedzie. Zadzwoniłem do niego, tak się okazało, że już skasował swój wyjazd. Ale jednocześnie przyszło mi do głowy, nie przyszło. Ono jakby było od razu w głowie, że moje miejsce jest teraz na Ukrainie. Moje miejsce jest tam wśród moich braci, w tej sytuacji, w której oni się tam znajdują i pomagać w taki sposób, w jaki będę miał możliwość pomagać. Nie wiedziałem nic, nie wiedziałem, co będę robił, jedynie wiedziałem, że moje miejsce jest tam. Od razu zadzwoniłem do prowincjała i tak dość stanowczo powiedziałem mu, że posłucham ojca prowincjała, co ojciec powie, ale ja na 120% jestem pewien, że moje miejsce teraz jest na Ukrainie. Czekałem odpowiedź i za kilka dni ojciec prowincjał powiedział, że zgadza się. I bodajże chyba pierwszego marca, w poniedziałek, wyjechałem na Ukrainę. Mm-hmm. Nie bałeś się wjeżdżać do kraju, którego został napadnięty przez Rosjan? Skąd to, że takie przekonanie, że musisz jak najprędzej, właśnie ta stanowczość gotowości do powrotu, do przyjazdu na Ukrainę? No z jednej strony, oczywiście tak rozumiem, było dużo adrenaliny, która nie pozwoliła mi się bać w tym czasie. Po drugie, pomyślałem, że gdybym w tym czasie pozostał w Polsce, w kraju bezpiecznym w tym czasie, to bym po prostu zwariował, patrząc na to, co się dzieje u mnie z moimi znajomymi, z moimi rodakami, w ogóle z Ukraińcami, a ja jako Ukrainiec siedzę daleko od nich. No po prostu nawet mi do głowy nie przyszło, że ja mogę być nie na Ukrainie w tym czasie. Mm-hmm. Nawet takiej poważnej refleksji nad tym nie było. Byłem przekonany i tyle, tak bym powiedział. Mm-hmm. Przyjechałeś do Fastowa, tak? Tak. Powiedziałem, że prowincjałowi, że mnie się wydaje, że najlepiej będzie pojechać do Fastowa, ponieważ Fastów wtedy już był zaangażowany w pracę z uchodźcami i tam chyba bym się przydał najwięcej, najbardziej. Mm-hmm. Jak wyglądały te tygodnie właściwie między twoim przyjazdem a dniem święceń? Powiedzmy tak, ta praca, co robią ojcowie, nie tylko ojcowie, ale wolontariusze Centrum Świętego Marcina w Fastowie, głównie polegała na pracy właśnie z uchodźcami,
z pomocą humanitarną. No i oczywiście trzeba było się zająć sprawami parafii, a ponieważ ojcowie cały czas byli jakby zajęci, a ja byłem diakonem, to mogłem wziąć no chyba 75% różnych takich spraw parafialnych, na które ojciec Misza nie miał wtedy czasu. Mi się wydaje, że tak pomogłem mu, pomogłem. Jednocześnie oczywiście na ile miałem czasu, pomagałem z uchodźcami i z pomocą humanitarną, aczkolwiek muszę się przyznać do tego, że chyba mógłbym więcej pomagać. A po trzecie, to był czas przed święceniami. Przede mną były jeszcze egzaminy jurysdykcyjne, czyli do spowiednictwo, egzamin ex universat, czyli kończący całe studia, obrona pracy magisterskiej i egzamin przed prezbiteratem. Wszystko to zdawałem przez Zooma, ale trzeba było się przygotować. I ja tak podzieliłem sobie czas, żebym troszkę pomagał przy parafii, trochę pomagał z uchodźcami, no w Centrum Świętego Marcina, i bym jeszcze miał czas na naukę. No udało się, udało się. Bardzo się stresowałem, szczególnie najtrudniejszym był dla mnie egzamin spowiednictwo, czyli jurysdykcyjny. Tam z 3 dni potem chodziłem w szoku, ale się udało. Udało. Przyjąłeś w maju święcenia. 7 maja przyjąłem święcenia, tak jest. I trafiłeś do klasztoru, który jest najmłodszym klasztorem. Jesteś najmłodszym prezbiterem, najmłodszym księdzem dominikańskim na Ukrainie i trafiłeś do najmłodszego klasztoru. Znasz historię? Skąd się tutaj dominikanie w Chmielnickim wzięli? Do końca nie pamiętam, na ile rola ojca Aleksandra Orychowskiego, na ile ona jest znacząca w powstaniu tego klasztoru, chyba jest bardzo znacząca. Jest znacząca. Tak. To mogę powiedzieć, jako były prowincjał, że Aleksander, który już dawał sygnały, że chce wstąpić do naszego zakonu, jednocześnie podjął usilne działania, żeby dominikanie znaleźli się w Chmielnickim. No w każdym razie strategie i idee, co chce Pan Bóg przez nas zrobić w tym mieście, jakby jeszcze póki co jest rozpoznawana przez nas, aczkolwiek już pomagamy przy parafii w niedzielę, przy największej parafii w Ukrainie rzymskokatolickiej, czyli spowiadamy i mamy jedną mszę. Oczywiście odprawiamy mszę w naszej kaplicy tutaj przy naszym domie. Ja prowadzę duszpasterstwo studentów. We wtorki mamy spotkanie, no znaczy ja i ojciec Wojtek też razem z nim to robimy. I mamy takie plany napoleonowskie co do takiego głoszenia przez internet. Teraz się zajmujemy organizacją tego nowego rodzaju realności. Mm-hmm. Ojciec Włodzimierz pomaga przy parafii i z medykami i pedagogami. Czyli tak naprawdę dopiero zaczyna. Dopiero zaczynam. No tak, no bo rozumiem, że kilka lat temu ruszył ten dom. Najpierw było, z tego co pamiętam, poszukiwanie miejsca. Ostatecznie znaleźliśmy się tutaj na Ozernej, tak? Ozerna. I ten dom został wykończony. Jeszcze ojciec Mikołaj i ojciec Jakub tu. Tak, to się przewinęło. Przewinęło kilku braci. A teraz jest ten skład, który mówicie. Możesz coś powiedzieć, bo mówisz o tej największej parafii w mieście, ale ona jest chyba też największą parafią na Ukrainie, tak? Tak. To no, po prostu no, jak dla naszych słuchaczy w Polsce powiedzieć, że no, ponieważ Ukraina jest państwem raczej takim postkomunistyczno-prawosławnym, katolicy tutaj oczywiście są w mniejszości, aczkolwiek Chmielnicki i ten cały obwód jest takim regionem, gdzie są jeszcze pozostałości od tak zwanych Mazurów, czyli przesiedleńców. Ja nie powiem dokładnie, kiedy oni tu się pojawili, ale raczej chyba to XVII-XVIII wiek. Mogę się mylić. Mhm. I ciekawostką jest to, że średnie i młodsze pokolenie już uważają siebie za Ukraińców, ale Ukraińców rzymskich katolików. Ich tutaj jest sporo, szczególnie w Chmielnickim jest ich sporo. Tutaj jest 4 parafie, ale największą jest właśnie ta,
na których pomagamy. Mm-hmm. No, pomagamy ze spowiedzią w niedzielę i muszę się przyznać, że tak, jest tego sporo. Spowiada jednocześnie na każdym przy 4 albo 5 ojców. No i czasami jest tak, że spowiadam od początku aż do końca mszy. No tak, bo ja tutaj miałem okazję być kiedyś na Triduum Paschalnym, wielki piątek. No i był pełen kościół, to znaczy rzadko, byłem w różnych kościołach, na różnych mszach na Ukrainie, rzadko mi się zdarzyło widzieć tak duży kościół, jak ten Chrystusa Króla, tak? Pod takim wezwaniem, pełen ludzi. To jest pewien ewenement, jeśli chodzi o Ukrainę, i stąd wasza pomoc jest tutaj przydatna. A do kogo chcecie trafić z tym przepowiadaniem internetowym? No, ponieważ sporo ludzi teraz powtarza w kościele, że obecnie wychodzenie na ulicy już jest odbierane nie tak, jak było odbierane, powiedzmy, w XIII wieku za czasów Dominika. Natomiast największą amboną teraz jest internet i prawie, że wszyscy tam są, szczególnie na YouTube. Prawie wszyscy tam są. W Ukrainie to internetowe kaznodziejstwo dopiero się rozwija. Mamy takie przekonanie, że to zadziała nie tylko jeżeli nasz content będzie dobry, ale jeżeli on będzie na poziomie, powiedzmy, technicznym też, na dość wysokim, to tak będziemy dbali również o to pytanie, o kwestię właśnie. Czyli merytorycznie i technicznie. Tak. Treści, forma. To potrzebuje wysiłku. Oczywiście przede wszystkim to są studenci, ale nie tylko. Jedna taka działaczka społeczna, rosyjska, taka opozycyjna, niedawno powiedziała, że jest taki błąd, że istnieje, póki co jeszcze, istnieje taki kult młodzieży, powiedzmy, że wszystko trzeba robić dla młodzieży, dla młodych ludzi, a tak naprawdę w kwestiach takich światopoglądowych, kwestiach, powiedzmy, tak, życia i śmierci, a my, że tak naprawdę te pytania zaczynają sobie stawiać ludzie dopiero gdzieś tak po 30, po 40. Być może warto zacząć patrzeć na tą auditorium celowe. Mm-hmm. Tam kierować swoje przesłanie. Tak, dokładnie. Mm-hmm. No ale to jest moje zdanie. Okay. Niedawno do niego też jakoś doszedłem. No to życzę dużej owocności i trafiania do wielu ludzi. Natomiast chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś, gdy pytałem o to, że wracasz na Ukrainę. No to mówiłeś, że chciałeś do swoich rodaków wrócić, a jednocześnie pamiętam twoją taką opowieść, którą mówiłeś, że czasem jak ktoś spowiada się z tego, że nienawidzi Rosjan z Donbasu, to ty mówisz, ale ja jestem Rosjaninem z Doniecka. Jak to wygląda, skoro właśnie mówisz do rodaków na Ukrainę, a jednocześnie mówisz, że jesteś Rosjaninem z Doniecka? To nie jest, nie do końca to jest prawdą. Nie jestem Rosjaninem z Doniecka, jestem rosyjskojęzycznym Ukraińcem. Mi się wydaje, że nasze audytorium polskie musi usłyszeć taką różnicę, że na Ukrainie tak naprawdę co innego jest bycie Rosjaninem, a co innego jest bycie rosyjskojęzycznym Ukraińcem. Ludzie, którzy podają się siebie za Rosjanów i mówią, że są pochodzenia rosyjskiego, jest tak naprawdę bardzo, bardzo mało. Bardzo mało. Dużo więcej jest po prostu rosyjskojęzycznych Ukraińców. W Doniecku, czyli w mieście, skąd pochodzę, ja pamiętam, że jeżeli ktoś miał pochodzenie na przykład greckie, albo pochodzenie jakieś ormiańskie, gruzińskie, to wszyscy o tym wiedzieli i te osoby mówiły o tym. Natomiast czy ktoś miał pochodzenie rosyjskie czy ukraińskie, o tym się nie mówiło, w ogóle nikt na tym się nie zastanawiał. Wszyscy rozmawiali w jednym języku, głównie w rosyjskim oczywiście, no bo to Donieck, to jest rosyjskojęzyczne miasto. I w wielu miastach też na wschodzie Ukrainy, w ogóle na lewym brzegu Dniepra. Czyli ten wschodnia część. Tak.
Kwestia językowa, no ponieważ więcej było rosyjskojęzycznych, ale ona nie była aż tak decydującą. Zastanawiałem się niedawno nad tym pytaniem, na czym może polegać problem. Język rosyjski i ukraiński są bardzo podobne i dla mieszkańców w Ukrainie generalnie nie ma problemu, żeby rozmawiać, że jeżeli dwie osoby będą rozmawiały w swoim języku, ktoś będzie po ukraińsku, ktoś po rosyjsku, będą się wzajemnie rozumiały. To nie jest problem. Gdyby wziąć na przykład, chyba w Bułgarii są Turcy, troszkę jest Turków i niektóre Turcy nie rozumieją bułgarskiego języka. Jeżeli nie da się na przykład im się porozumieć bez tłumaczy. U nas tego nie ma. Mm-hmm. I to stwarza problem. To stwarza problem, ponieważ, i tutaj powiem swoje zdanie, istnieje taka wizja przyszłej Ukrainy jako państwa, w którym rozmawia się wyłącznie po ukraińsku. I zwolennicy tej wizji uważają, że istnienie rosyjskojęzycznych Ukraińców będzie albo niemile widziane, ale z jakiego powodu? Z powodu tego, że rosyjskie państwo będzie ciągle patrzeć na rosyjskojęzycznych Ukraińców jako na swoich, a ponieważ, jak ci zwolennicy uważają, że sensem bycia, racją bytu państwa rosyjskiego jest gromadzenie, zbieranie swoich tak zwanych rodaków rosyjskojęzycznych, to ciągle będzie istniało zagrożenie dla Ukrainy, że tych rosyjskojęzycznych Ukraińców Rosjanie będą odbierali jako swoich. W tym jest pewna taka część prawdy, ale mnie się wydaje, że będą cierpiały z tego powodu w pierwszej kolejności rosyjskojęzyczni Ukraińcy. Sporo uchodźców jest rosyjskojęzycznych Ukraińców i oni się stykają z tym, że jak oni mówią, że ich uciskają z powodu języka. Tak. Mhm. Na różny sposób. Trzeba też zrozumieć, że Ukraińcy są upartymi ludźmi. Że Ukraińc będzie wymagał, żeby wszyscy rozmawiali po ukraińsku, a rosyjskojęzyczny raczej będzie wymagał, żeby przynajmniej jego nie zmuszali rozmawiać w innym języku. Mhm. No. Prawda jest taka i to rodzi napięcie. Co z tym mamy zrobić? To jest pytanie. To jest jeszcze przyszłość. Tak. Natomiast w tym momencie można powiedzieć, język nie stanowi problemu w takim znaczeniu, że zarówno rosyjskojęzyczni Ukraińcy, jak i ukraińskojęzyczni Ukraińcy walczą ze wspólnym wrogiem, tak? To znaczy stają ramię w ramię i bronią swojej ojczyzny. Tak jest. Też moje zdanie, może ktoś się nie zgodzi, jeżeli popatrzeć na wszystkie filmiki, które z żołnierzy dają na YouTube'a, mnie się wydaje, że więcej niż 50% tych filmików są rosyjskojęzyczne. I to o czymś mówi. To coś mówi. Że ci żołnierze mówią po rosyjsku, a walczą z najeźdźcą, z agresją Rosjan. Mhm. Czyli według twojej wizji Ukraina może pozostać dwujęzyczna. Czy taką chciałbyś, taką widzisz? Tak, na to jest bardzo niebezpieczne pytanie, ponieważ niestety to jest jak jeżeli zadawanie pytania, czy jest Krym, od razu szufladkuje ludzi na dwa obozy, to tak samo mnie się wydaje, że szczególnie teraz pytanie o język właśnie, od razu dla wielu ludzi szufladkuje mnie również do pewnej partii. Okay. I ja bym powiedział tak, dla mnie ja uważam, że język rosyjski nie należy do państwa rosyjskiego, tak samo jak język angielski już dawno nie należy do Zjednoczonego Królestwa. I ja myślę, że ma prawo język rosyjski istnieć w innych państwach. Drugiej strony oczywiście, póki istnieje, ci rosyjskojęzyczni, również ja, nie może być takiego, że będziemy się upierali i rozmawiali tylko w swoim języku i będziemy walczyć przeciwko językowi ukraińskiemu. Mm-hmm. Czyli robić wszystko, żeby tylko nie używać w przestrzeni publicznej. Ja uważam, że to jest też błąd
i niepotrzebne prowokacje, szczególnie teraz. Mhm. To przejdźmy na inną płaszczyznę, a pozostańmy na tej tożsamości, no bo wydaje mi się, że no trochę jak popatrzymy na tą istotę ewangeliczną, tak? Na to Pawłowe, nie ma już Greka, nie ma Żyda, nie ma Poganina, ani Żyda, ani Poganina, no to można powiedzieć, że on bardzo wyraźnie podkreślał, że jest inna płaszczyzna niż językowa, tak? Że pochodzenie nie determinuje człowieka. Czy to ewangeliczne przesłanie nie jest tutaj też jakimś takim, no, jak czymś, co może wnieść jakąś wartość w tą przestrzeń Ukrainy? Być może też powiem taką prowokacyjną rzecz, ale no, nie jest czymś nowym no, stwierdzenie, że no, bycie chrześcijaninem no, to jest trudna rzecz. Prościej być w pierwszej kolejności, powiedzmy, Ukraińcem niż katolikiem, albo być Rosjaninem niż katolikiem, albo być po prostu patriotą swojego państwa, tak jak to rozumiem, niż być chrześcijaninem, bo bycie chrześcijaninem chyba od początku zakłada pewny uniwersalizm. Tak. To będzie kłóciło zawsze z taką wąską wizją patriotyzmu. Mm-hmm. I to jest wyzwanie. Każdy mm-hmm. człowiek musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak mm-hmm. tutaj poradzić sobie. Mm-hmm. Ale to ja przychodzę do ciebie. Pamiętam jeszcze nasze rozmowy dawno temu, gdy ty mówiłeś, że jeszcze nie było wojny, no przynajmniej nie ten etap, no bo ty wstąpiłeś po 2014 roku, czy tak. Już była aneksja Krymu, tak. już były zajęcie części Donbasu, ale mówiłeś, ja mogę wyjeżdżać na Ukrainę, mogę wyjeżdżać na Białoruś, mogę wyjeżdżać do Rosji, tak. Ponieważ wszędzie mogę głosić Ewangelię. Czyli gdzieś jest w tobie i tak cię odbieram, tak cię pamiętam, jako kogoś, dla którego przede wszystkim ważne jest głoszenie Ewangelii. No oczywiście, w ogóle tak zwany nie ruski mir, tak zwany, a świat rosyjskojęzyczny, który jest tak, zajmuje niemały teren na ziemi. Od Wladywostoku dokładnie. Ja nie uważam, że dla mnie on jest obcy. Dlatego ja widzę, że no, przynajmniej w kwestii językowej już jestem otwarty na to, żeby na tych terenach pracować. Mhm. Teraz szczególnie z przyczyn, powiedzmy, bardziej takich no, nie psychologicznych, a no, można powiedzieć, że psychologicznych. Trudniej mnie byłoby teraz pracować w Rosji, szczególnie jeżeli ci, do których będę głosił, z którymi będę rozmawiał, będą wiedzieli, że jestem jednak Ukraińcem, mhm. rosyjskojęzycznym, ale Ukraińcem. Mhm. I dla mnie byłoby trudne być może teraz jakoś pracować z Rosjanami, którzy no, patrzą na moje państwo, na moją ojczyznę w taki sposób, w jaki oni patrzą. Nie wszyscy oczywiście, ale wiesz. I tak naprawdę odmawiają tożsamości ukraińskiej. Mówią, tak. Że jesteście częścią Rosjan, którzy się gdzieś tam wydziedziczyli i poszli gdzieś w bok, tak? No i pamięć tego no, stwarzałaby mi problemy. Pracę z takim ludźmi, tak, prawda. Więc na razie zostajesz na Ukrainie, na razie głosisz tak, tutaj Ewangelię. Tak. Igorze, w takim razie dzięki ci, że jesteś, że głosisz. Dzięki za rozmowę, za to, co nam tutaj powiedziałeś. Wszystkim państwu, którzy z nami byli, którzy nas oglądali, słuchali, bardzo dziękuję za obecność. Zapraszam do następnych odcinków. A gdyby ktoś chciał się cofnąć, to również są na kanale odcinki, które nagrywałem wcześniej. Szczęść Boże i do zobaczenia. Do zobaczenia. Z Bogiem.